W Grudziądzu odbyły się uroczystości czwartej rocznicy katastrofy pod Smoleńskiem. Pod pomnikiem 165 ofiar będących mieszkańcami Grudziądza, zamordowanych w 1940 roku w Katyniu i Miednoje, mieszkańcy i członkowie Prawa i Sprawiedliwości złożyli kwiaty i odmówili modlitwę za dusze zmarłych. Również pod tablicą pamięci Anny Walentynowicz na murach więziennych przy ulicy Wybickiego złożono kwiaty i zapalono znicze. W kościele pojezuickim świętego Franciszka Ksawerego w obecności pocztów sztandarowych została odprawiona uroczysta msza święta w intencji świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego oraz 95 ofiar smoleńskiej tragedii.